Witam. No głupia. Zagranie odwitam. Komary mnie żrą, a ja myślę, co tu kurde powiedzieć. Światło mi nie pasuje. Komary mnie gryzą, no masakra, kurwa. O, już mnie jeden upił. Także trzeba zebrać te klamoty do wiaderka, urobić trochę paliwa i działać. Bo tu kurde nie ma na co czekać. Godzina 14, a my w lesie nagrywamy jakiś filmik. Dobra. Może się coś z tego sklei. Przynajmniej nikt nie widzi. O, poza sąsiadami. Patrzę, jakiś jelen chodzi z kamerką i się wygłupia, kurde. Co tu nagrać, jąka się. No ale dobra. Powtarzam się. Brrr. Produkt godny polecenia. Nie no, to jak kurwa reklama Husqvarna, mi nikt za to nie płaci. Tak? Ja to po prostu chcę swoją obiektywną lub subiektywne zdanie powiedzieć na temat tej kozy, że jest zajebista. Jak ktoś ma 3000 zł z okładem i kawał dużej działki, to niech się nie zastanawia, tylko kupi i nie będzie płakał, że nie wiem, coś mu kurde nie działa, że się coś zepsuło. Tutaj wszystko funkcjonuje. Gruby wał. Można gdzieś niechcąco się nawet jak sztuknie o coś, czy puknie, nic nie pęknie. Szczerze mówiąc, to prędzej człowiek się zmęczy niż ta maszyna. Ciekawe, czy się uda coś z tego filmu skleić, jak ja tak kurde ojąkam się, nie wiem co powiedzieć, no masakra. Więc trochę daje to. Ale za to sprzęt profesjonalny do użytków już nie amatorskich, tylko użytków takich, bym powiedział, stricte zawodowych, profesjonalnych. No. To słowo profesjonalnych to w tym nagraniu wpadło już chyba z 10 razy. No ale dobra, jak ktoś nie umie nagrywać, nic sobie nie spisał na kartce scenariusza, no to tak wychodzi. No, bym się wkurzył, jakbym tego jeszcze nie nagrywał. Niż przy kosie, która jest po prostu przyczepiona do wału i wszystko się telepie. I wszystko się telepie. Tak się... To chyba na wszystko... To chyba wszystko jakoś tak nienaturalnie brzmi. Kuźwa. Trzeba jakoś... Raz, dwa, trzy. To koniec naszej prezentacji. Kurwa, jakiej naszej? Przecież to jest moja prezentacja. Wiem, że tego nie czuć, ale tak pachnie polska wieś. Sąsiad sobie tutaj przywiózł trochę obornika naturalnego nawozu, a my idziemy dalej po resztę rzeczy. Od kosy spalinowej tutaj na przedstawionym obrazku widać, jak dzisiaj ładnie nam skosiło samo się. No ja skosiłem oczywiście. Także z kosy jestem mega zadowolony. To jest narzędzie, które tak naprawdę jedno z głównych narzędzi, które oczyściło moją działkę. Tutaj nie było przejazdu. Tu były drzewa, krzaczki. Nawet tu widać jeszcze pozostałości. Jakieś korzenie pozostały. Ale tutaj już można... Strzelają. Oby nie w nas. Jest zupełnie inaczej. To wygląda teraz jak sad. Wcześniej to wyglądało jak taki las jabłkowy. Dobra, trzeba kończyć.
i jechać do domu coś zjeść. Poza tym i tak się bateria w kamerce kończy, więc więcej ujęć raczej nie będzie. Także dziękuję ślicznie za oglądanie i do następnego razu.